Dziś głosowanie w sprawie obywatelskiego wniosku, który przewiduje likwidację obowiązku szczepień ochronnych. Wczoraj w Sejmie odbyła się burzliwa debata na ten temat. Politycy opozycji wyrazili swoje oburzenie faktem, że projekt trafił do Sejmu. W dyskusji złożono dwa wnioski o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu i o skierowanie go do prac komisji. Inicjatorem nowelizacji jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach Stop NOP. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że stanowisko rządu wobec projektu jest negatywne. Joanna Sadzik została prezesem Stowarzyszenia Wiosna. Dotychczasowa dyrektor Szlachetnej Paczki zastąpiła księdza Jacka Stryczka. Dotychczasowy prezes złożył rezygnację ze stanowiska 21 września. Rezygnacja księdza Stryczka związana jest ze sprawą mobbingu, którą opisał Onet. W stowarzyszeniu dochodzenie prowadzi krakowska policja. Kontrolę przeprowadziła Państwowa Inspekcja Pracy. Wyjaśnień od księdza żąda także krakowska kuria. Brytyjski MSZ oskarżył rosyjski wywiad wojskowy o cyberatak, do którego doszło w zeszłym roku na całym świecie. Hakerzy uderzyli wówczas w instytucje rządowe, firmy sektora energetycznego i szpitale. Według szefa brytyjskiej dyplomacji rosyjskie służby przeprowadziły masową, lekkomyślną kampanię. Jeremy Hunt zapowiedział odpowiedź sojuszników na próby podważenia międzynarodowej stabilizacji. W zeszłym roku hakerzy zaatakowali m.in. na Ukrainie, Wielkiej Brytanii, Polsce, a także w Rosji. Systemy zostały zablokowane przez wirusa Petya. 1720 migrantów utonęło w tym roku w Morzu Śródziemnym, podał Urząd Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców. Wraz ze spadkiem liczby osób wyruszających przez morze do Europy drastycznie wzrósł odsetek ofiar śmiertelnych takich przepraw. Głównym powodem jest mniejsza możliwość prowadzenia akcji ratunkowych w pobliżu brzegów Libii. W wyniku nowej polityki migracyjnej włoskiego rządu cieśninę sycylijską opuściły statki organizacji pozarządowych, które zabierały na pokład migrantów z dryfujących łodzi.